please welcome Szymon Petko! Stanisław Ogorzałek! No i jest pierwsze zejście do parteru podczas dzisiejszej gali. Z ground and pound stara się uderzać zawodnik ze szkoły walki rywala. A więc Stanisław Ogorzałek wygrywa. Barbara Grabowska! Alicja Frączek! Znowu trudna sytuacja Alicji Frączek, która zbiera sporo ciosów. Stara się wstawać Frączek, ale ugina się pod naporem ciosów Grabowskiej. To jest koniec walki. No i tutaj raczej nie powinno być problemów z wytypowaniem zwycięzczyni. Boksodirion Jomoldinow! Krzysztof Lelito! Jeszcze jedno podejście do duszenia gilotynowego. Koniec walki! Krzysztof Lelito kończy przez duszenie gilotynowe w pierwszej rundzie Bohodirdzona. Daniel Rajbu! Paweł Szublas! Teraz w żółwiu jest Daniel Rajbu, obija jego głowę. Paweł Szublas, Pułatkę może zakończyć ten pojedynek i tak się dzieje! Paweł Szublas wygrywa przez uderzenia w parterze, przez techniczny nokaut z Danielem Rajbu. Patryk Grzemski! Filip Lamparski! Bardzo szybko Lamparski wrócił do parteru i ma dosiad. Duże kłopoty zawodnika z Bytomia, Patryk Grzemski, w dużych opałach końcówka pierwszej rundy. I udało się zrewanżować Lamparskiemu. Lamparski zwycięża po raz pierwszy w zawodowym starcie. Michał Kurk! Bytom, please welcome Patryk Słyszymy bardzo mocny doping dla reprezentanta Berserkers Bielsko-Biała. No i teraz bardzo duże problemy. Wydaje mi się, że zaraz może być koniec. Zwłaszcza jest bardzo dużo czasu do końca i kończy ten pojedynek Krzysztof Kułak. Zadanie wykonał, trzecie zwycięstwo na zawodowym ringu. Rotary Aleksandru! Ladies and gentlemen, Robert Serce Maciejowski! Cios na ślepo, ale trafił teraz Maciejowski. Rywal ma bardzo duże problemy. Jest ground and pound, czyli uderzenia w parterze, które spadają na głowę Aleksandru. Czy Krzysztof Kułak to przerwie? Tak, przerwał. Pierwsza walka dzisiejszego wieczoru zakończona przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie, a więc Robert Maciejowski wykonuje zadanie w sposób idealny. Lanciana Green! Weronika Zygmunt! Wykańczający element walki to przepychanie się pod siatką. Teraz próba rzutu ze strony Weroniki Zygmunt i Polka dopięła swego. A więc Weronika dla Zygmunt. Zwycięzczyni wręczy pan Paweł Szymkowski, menedżer parku trampolin Parabola. Władysław Szczepański! Mariusz Radzi! Radziszewski! Bardzo mocno zaczął Ukrainiec, no ale już widzimy, salwuje się ucieczką do parteru Radziszewski. Mamy ciosy. Jest ground and pound. I bardzo szybko kończy to Krzysztof Kułak. Wydaje mi się, że kolano na żebra mogło poczynić bardzo duże szkody. Sean the Legend!
walczy u siebie Paweł Brandys. Teraz sklinczował na moment kilka ciosów. I teraz trafił bardzo mocno Paweł Brandys. Cała kombinacja, ale wydaje się, że tam jeden z ciosów był decydujący. Osunął się po ścianie klatki. Za chwilę oficjalny werdykt from Brazil. Robert Patu Fonseca! Michał Więcek! Zwrócić uwagę trzeba na jego warunki. Bardzo wysoki jak na tą kategorię wagową Michał Więcek. Ale już zapiął duszenie zza pleców Fonseca. Bardzo trudna sytuacja Michała Więcka. No i teraz kat klepie, niestety. No bardzo źle ułożyła się ta walka dla reprezentanta gospodarzy. I Michał Więcek jest pierwszym zawodnikiem z Bielska, który wychodzi dzisiaj z tej ośmiokątnej klatki Celtic Gladiator. Ja go pokonam. Mikołaj! Dziobor! Adrian Dudek! To jest człowiek, na którego czeka bardzo dużo ludzi, którzy dzisiaj zjawili się w hali pod Dębowce. Bardzo duży doping dla Adriana Dudka, który po raz kolejny stara się zdominować fizycznie rywala. Z Częstochowy rozciąga swojego przeciwnika Dudek i obija go. Pasywna obrona w wykonaniu Dziombora, ale jednak wstaje. Moje pięści w drodze do głowy rywala i teraz ma talię w wykonaniu Adriana Dudka. Koniec walki! Duszeniem za pleców zwycięza Adrian Dudek. Main event of Celtic Gladiator 24 here in Bielsko-Biała. Julia Stoliarenko. Marta Watera Waliczek. Główna bohaterka dzisiejszej gali. Mistrzyni World Games we Wrocławiu w 2017 roku. In the blue corner, Julia Stoliarenko. Walka o pas w kategorii koguciej kobiet. No problem jest taki, że bardzo szybko skręca się do dźwigni na łokieć do balach Julia Stoliarenko i to jest niespodziewany dosyć scenariusz, ale na to musiała uważać Marta Waliczek, gdyż dźwignia na łokieć armbar balaka to jest koronna, ulubiona, absolutnie ulubiona technika zawodniczki z Litwy.